W wyścigach endurance można znaleźć motocykle praktycznie każdego producenta. Od BMW przez Suzuki, kończąc na Yamaha. Są też Włosi. Są to duże pojemności, z reguły tysiące, za wyjątkiem właśnie włoskich motocykli. Nie ma 600 i są trzy kategorie. Tak naprawdę są dwie te kategorie. Jest kategoria Puchar Świata, czyli stock, oraz kategoria rangi Mistrza Świata, czyli EWC. Jest też trzecia kategoria, o której mało kto wie i się mało kto tym interesuje. Jest to klasa Open. I w klasie Open startują z reguły nowe modele, eksperymentalne, lub też jeżeli producent Yamahy czy BMW wyprodukuje nowy model i chce go na przykład przetestować, to wystawia go w zawodach 24-godzinnych w klasie Open i obserwują, jak ten motocykl się zużywa, jak się zachowuje, jak jedzie, jakie ma wady, jakie ma zalety. Także można powiedzieć, że te nasze endurance to nie tylko wyścigi, ale też poligon doświadczalny dla producentów. Team LRP Poland jeździ od samego początku, praktycznie powstania na motocyklu BMW. Jesteśmy bardzo wierni tej marce, ale też i zadowoleni ze współpracy. Dostajemy bardzo fajne wsparcie, zarówno od BMW Polska, których bardzo serdecznie pozdrawiamy, jak i z centrali BMW GmbH. Także z tej współpracy jesteśmy bardzo zadowoleni. Teraz jeszcze super sprawa, ponieważ wychodzi nowy model, którym już jeździliśmy. Jest to super motocykl. To jest naprawdę, powiem Wam, rewelacja. Będzie to taka sama przepaść jak 10 lat temu, kiedy weszło pierwsze BMW i wszyscy tak mówili, a BMW, motocykle. Potem się okazało, że te BMW to jest BMW, potem długo, długo, długo nic i kolejny motocykl. I w tym przypadku będzie dokładnie taka sama historia. Wspomnijcie moje słowa, zobaczycie. A co na ten temat uważacie Wy? Piszcie w komentarzach, chętnie poczytamy, podyskutujemy, poudzielamy odpowiedzi. Ten sezon chcemy dokończyć starym modelem, ponieważ nowy wszedł niedawno. Jeszcze nie mamy na tyle doświadczenia i zaplecza finansowego, żeby przesiąść się na nowy model. BMW też nie daje gwarancji ukończenia 24-godzinnego wyścigu, dlatego oni też sami eksperymentują. Jadą w fabrycznym zespole, jako jeden zespół używa tego modelu. Ale od wyścigu Boulder, czyli od sezonu 2020-2021, zamierzamy przesiąść już na nowy model i jechać nowym modelem. Tak jak powiedziałem wcześniej, w wyścigu jedzie trzech zawodników. W wyścigu 24-godzinnym mamy jeszcze zawodnika rezerwowego, ale zawodnik rezerwowy jest tylko i wyłącznie potrzebny na treningi, na kwalifikacje i na wyścig. Zgłaszamy już tylko trzech zawodników, którzy jadą wyścig. Zawodnik rezerwowy nie może w wyniku kontuzji jednego zawodnika podczas wyścigu go zamienić i jechać dalej. To tak nie działa. To musimy już powiedzieć po warm-upie sobotnim przed wyścigiem do godziny bodajże 11:30. Podać skład, którzy zawodnicy jadą, który będzie zawodnik startował i już potem tego zmienić nie możemy. Dlatego ten rezerwowy jest potrzebny na czas treningów, kwalifikacji. Gdyby w tym momencie coś się stało z jednym z zawodników, wtedy on wchodzi na jego miejsce i startujemy razem z nim. Skład na ten sezon to ja, jako pierwszy zawodnik, Dominik Winko, drugi zawodnik, to już jest zawodnik, który będzie z nami jechał na drugi pełny sezon, plus młodziutki Polak Kamil Krzemień, którego wszyscy bardzo lubicie, uwielbiacie. Polski talent, przyszła gwiazda polskich wyścigów, mamy taką nadzieję, chcemy mu w tym pomóc i dlatego Kamil będzie z nami jechał w tym sezonie pełen cykl. No właśnie, jak my to robimy, że mamy trzech zawodników o różnej wadze, o różnych stylach jazdy i te ustawienia na jednym motocyklu powodują to, że one odpowiadają dla każdego. Otóż odpowiedź jest prosta.
Te ustawienia, które mamy na motocyklu do wyścigu, nie odpowiadają żadnemu zawodnikowi. Jest to tak zwany kompromis najbliższych do optymalnych ustawień, które są najbliższe dla danego zawodnika. One nie są dla niego idealne, ale są na tyle zbliżone i dla niego, i dla drugiego, i dla trzeciego zawodnika, że da się tym motocyklem jechać na tyle szybko i pewnie, żeby nie popełniać błędów. Więc no takie jest to rozwiązanie, że niestety nie da się nic ustawić idealnie, ponieważ jeden waży mniej, drugi jest bardziej agresywny, trzeci jest bardziej płynny, a czwartego nie ma. W kwalifikacjach mamy troszkę więcej czasu i możemy tak ustawić prawie że idealnie pod tego zawodnika, żeby on jednak tą czasówkę pojechał jak najlepiej, jak najszybciej, bo dzięki temu będziemy mogli stanąć wysoko na starcie. Aczkolwiek z doświadczenia powiem Wam, że czy my startujemy z 10, z 20, czy z 30 miejsca w wyścigu 8 czy 24-godzinnym, no nie ma to jakiegoś tam większego znaczenia, ponieważ potem to się i tak przetasowuje po pierwszych pit stopach i ten wyścig jest tak długi, że tutaj ważne jest, żeby jechać równym, szybkim tempem, nie popełniać żadnych błędów i broń Boże nie przewrócić. Wszyscy się pytają, jak to jest, Bartek, jesteś zawodnikiem, jesteś menadżerem, jesteś właścicielem, jesteś szefem, jak ty to wszystko godzisz? No jakoś udaje mi się to pogodzić, ale to wynika tylko i wyłącznie dlatego, że mam fajny zespół, mam ludzi, którzy rozumieją mnie i siebie bez zbędnego gadania, którzy wiedzą, co mają robić, ponieważ już mają takie duże doświadczenie, że nie potrzebują jakiegoś tam dodatkowego sterowania. A dla mnie to, że jestem zawodnikiem, muszę się rozebrać, potem lecieć na briefing, to nic specjalnego. No, słuchajcie, są lekarze, którzy pracują na kilku etatach, w kilku szpitalach i sobie dają radę, więc no, tutaj no, dziwne, żebym ja sobie nie dawał rady, jeżeli jeszcze realizuję swoją pasję i czerpię z tego niesamowitą przyjemność i radość, bo jazda na motocyklu jest wspaniała. Nie wyobrażam sobie życia bez tego, a przy okazji załatwienia jakichś tam organizacyjnych rzeczy, nie ma problemu, mam podzielną uwagę, daję sobie z tym radę i nie sprawia mi to większego problemu. Wszyscy się zastanawiają, jak to jest, że zespoły dojeżdżają w pierwszej dziesiątce, w drugiej, w trzeciej, w piątej, w szóstej dziesiątce. Nie, w szóstej to nie, przesadziłem, bo maksymalnie jest 60 załóg, czyli w piątej dziesiątce. Czy jest to opłacalne dla tych zespołów? Oczywiście, że jest to opłacalne, ponieważ różne zespoły z różnymi budżetami i założeniami stają na starcie takiego wyścigu. Wiadomo, że są zespoły fabryczne, które mają największe zespoły, mają największe wsparcie fabryk, mają największe budżety, stać ich na najlepszych zawodników, dlatego oni walczą zawsze o zwycięstwo, ich interesuje tylko podium, ale zespoły takie jak my, prywatne, można powiedzieć z malutkim budżetem w porównaniu do innych, nas cieszy przyjazd w punktach, a spełnieniem marzeń jest przyjazd w pierwszej dziesiątce w zawodach rangi Mistrzostw Świata. I też jesteśmy widoczni, też mamy swoje 5 minut i przed kamerami, w telewizji, i w prasie, i w social mediach organizatora, więc ta nasza widoczność jest bardzo duża, ale przede wszystkim jesteśmy bardzo widoczni w Polsce, w naszym kraju, który reprezentujemy i to jest też ważne dla naszych sponsorów. Sponsorzy nie patrzą tylko na naszą oglądalność w Eurosporcie podczas wyścigu, ale mają z nami kontrakty, mają również nasz zespół, nasz wizerunek do swojej dyspozycji. Mają w ręku gotową reklamę, którą mogą użyć w ramach swoich kampanii, w ramach swoich produkcji. Więc to nie jest tylko tak, że jakiś sponsor płaci nam jakieś pieniądze, daje nam tak zwany sponsoring i nic z tym nie robi. Jeżeli tak by się działo, to byłby pusty sponsoring, z którego nic by dla tego sponsora nie wynikało. To dalsze działania sponsora razem z nami w połączeniu z Nają dają mu ten właśnie profit. Endurance we Francji można powiedzieć jest sportem narodowym. Tam więcej kibiców ogląda endurance niż mecze piłki nożnej. I to jest prawda, słuchajcie. Na wyścig Le Mans czy Boldor przychodzi ponad 100 tysięcy kibiców. To jest tak, jakby dwa stadiony polskie narodowe zebrać w jednym miejscu
i ci kibice, którzy tam się zmieszczą, przyjeżdżają na zawody. To jest niewyobrażalne. Dlatego postanowiliśmy otworzyć ten kanał YouTube, żeby pokazać Wam od wewnątrz, jak to wygląda, jak ci kibice gromadzą się na tych zawodach, jak oni żyją, jak przeżywają te wyścigi, co robią. No jest to niesamowite, dlatego chcemy się z Wami tym podzielić.